Sprawozdawczość GUS 2019 Nowy sposób wprowadzania, pobierania i przetwarzania danych do GUS. Do tej pory dane przekazywane GUS były gromadzone i udostępniane w postaci sprawozdań bezpośrednio z systemu POLON. Obecnie w sieci POLON. Oddzieliliśmy funkcję gromadzenia danych od funkcji analitycznych i raportowych. Te ostatnie przejęła hurtownia danych. Nowy sposób uwzględni zmiany w zakresie raportowania danych oraz zmiany architektury sieci Polon. Proces sprawozdawczy odbędzie się za pomocą modułu GUS sprawozdania w Polon 2.0. Interfejs sprawozdawczości do GUS udostępnimy użytkownikom z odpowiednimi rolami w aplikacji Polon 2.0. Znajdą się w nim sekcje z danymi wprowadzanymi ręcznie, sekcje z danymi wygenerowanymi automatycznie z hurtowni oraz sekcja komentarze i wezwania do korekty. Dane uzupełniane przez użytkowników będą wymagały pobrania, wypełnienia i wgrania szablonów plików w sekcji importów. W określonych przypadkach szablony importu umożliwią dodanie nowego wiersza przez użytkownika. Wyniki walidacji danych wprowadzonych ręcznie znajdą się w raportach walidacyjnych. Automatyczne wyliczenia z hurtowni danych będą dostępne w odrębnej sekcji. Danych tych nie można modyfikować z poziomu raportów GUS. Aby nadpisać dane, należy skorygować informacje w modułach systemu POLON, z których zostały one zaciągnięte do hurtowni. Aktualizacja będzie dokonywać się automatycznie do 24 godzin. Tak wygląda odpowiednik poszczególnych sekcji w Polon 2.0. Szablon importu. Importy Walidacje, wyliczenia z hurtowni danych, raporty z danych źródłowych. Walidacje raportów będą dotyczyć danych wprowadzanych do systemu za pomocą szablonów importów oraz generowanych z hurtowni. Raport błędów walidacyjnych będzie dotyczył spójności danych wyliczonych automatycznie przez system z innymi działami sprawozdań. Raport z importu będzie obejmował walidację danych w ramach złożonego szablonu. Uczelnie i filie są zobowiązane złożyć osobne sprawozdania. Z poziomu interfejsu będzie możliwość pobrania odrębnego sprawozdania dla każdej z filii. Sprawozdanie o studiach wyższych: S10. W związku z planami udostępnienia modułu studenci w Polon 2.0. Aktualnie dane o studentach znajdują się w dwóch odrębnych wykazach starej aplikacji. Dane o absolwentach, którzy nie zostali zarejestrowani na semestr zimowy, zostaną zaciągnięte z wykazu studentów. Absolwenci, którzy bronili się po 1 października 2019 roku i zostali zarejestrowani na semestr zimowy, z wykazu studentów 2019-2020. Dane dotyczące uczelni akademickich i zawodowych wraz z informacjami o organie nadzorującym zostaną pobrane z modułu Instytucje w Polon 2.0. System zaciąga kierunki na uczelni na podstawie nowej lub starej listy kierunków. Zarówno studenci w procedurze skreślenia, jak i absolwenci sprzed 1 października 2019 roku będą przypisani do starej listy kierunków. Studenci zarejestrowani na rok akademicki 2019-2020, w tym także absolwenci zarejestrowani w celu obrony po 1 października 2019 roku, będą przypisani do nowych kierunków studiów. W związku z nową listą podstaw przyjęcia na studia, w sprawozdaniu pojawią się dodatkowe sekcje dla nowych studentów rejestrowanych na rok akademicki 2019-2020. Dla studentów kontynuujących studia. Podstawa studiowania pozostaje bez zmian. W dziale czwartym, obok wiersza z danymi dotyczącymi studentów studiujących na kierunkach, pojawi się dodatkowy wiersz dla studentów studiujących w ramach rekrutacji, bez podziału na kierunki. Podobnie, pojawi się odrębny wiersz dla studentów studiów międzyobszarowych. Jeśli student studiuje na dwóch poziomach edukacyjnych, powinien być uwzględniony w kolumnach obu poziomów. Studenci urlopowani i powtarzający rok będą wprowadzani w trybie ręcznym. W raporcie uwzględniani są absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. S11 Sprawozdanie S11 powinno zostać złożone przez. Uczelnie Wyższe i Chwilie, Instytuty Naukowe PAN i Instytuty Badawcze. System nie generuje danych dotyczących nieruchomości. Należy wprowadzić je w trybie ręcznym za pomocą szablonu importu. W związku ze zmianami nazewnictwa stypendiów, w sprawozdaniu pojawią się dodatkowe, zmienione nazwy stypendiów. Do poszczególnych sekcji wprowadzamy te dane. Które dotyczą studentów na dzień 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, o osobach ubiegających się o stopień doktora i zatrudnieniu. S12. Sprawozdanie S12 powinno zostać złożone przez Uczelnie Wyższe, Filie, Instytuty Naukowe Pan i Instytuty Badawcze. W formularzu uwzględniono podział na Polaków i Cudzoziemców. Cudzoziemcy zostaną dodatkowo podzieleni na Cudzoziemców bez pobytów krótkoterminowych oraz Cudzoziemców studiujących w ramach programów krótkoterminowych. Dane dotyczące tych ostatnich będą wprowadzane do systemu za pomocą dedykowanych szablonów importu. Pojawi się też nowa sekcja, w której raportujemy kształcenie specjalistyczne z wyszczególnieniem studentów. Posiadających świadectwo matury uzyskanej za granicą. W działach dotyczących osób ubiegających się o stopień doktora, uwzględnione zostaną dane dotyczące kształcenia i uzyskania stopnia na starych, jak i nowych zasadach. Moduły źródłowe to: Studia Doktoranckie i stopień Doktor-Doktor Habilitowany, w kontekście starych zasad, oraz Szkoły Doktorskie i wykaz osób ubiegających się o stopień doktora. Dla osób ubiegających się o stopień doktora według nowego trybu. Wartości dotyczące studentów studiów doktoranckich będą generowane przez system. Będzie możliwość dodania nowego wiersza przez użytkownika w celu uwzględnienia doktorantów, którzy zakończyli studia i mają aktualnie otwarte przewody doktorskie. Wartości dotyczące osób ubiegających się o stopień doktora na starych zasadach, nie będących uczestnikami studiów doktoranckich. Zostaną wygenerowane przez system. Także w tym przypadku będzie możliwość dodania nowego wiersza w celu dodania osób, które nie mają jeszcze zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu stopnia. Wartości do działu szkoły doktorskie oraz działu osoby ubiegające się o stopień doktora, nie będące uczestnikami szkoły doktorskiej, wyliczy system. W dziale nauczyciele akademiccy zostaną uwzględnione stanowiska według starej i nowej siatki stanowisk. Oprócz dotychczasowych wyliczeń przeciętnej liczby nauczycieli akademickich z tytułem i stopniem naukowym, w sprawozdaniu znajdzie się dział uwzględniający przeciętną liczbę nauczycieli akademickich według stanowisk. Dane te wygeneruje system. Metodologia wyliczeń GUS za rok 2019 znajduje się w pomocy systemu POLON.